Witam państwa bardzo serdecznie. W tej części kursu chciałbym pokrótce omówić zastosowanie programu Robot, a tak naprawdę programu Autodesk Robot Structural Analysis. Program Robot jest swego rodzaju zintegrowanym środowiskiem graficznym, służącym do modelowania, analizowania i wymiarowania różnego rodzaju konstrukcji. Program pozwala na tworzenie konstrukcji, zamodelowanie jej w układzie płaskim bądź przestrzennym, przeprowadzenie Obliczeń konstrukcji, po wcześniejszym oczywiście stworzeniu przypadków obciążeniowych całej kombinatoryki, możemy dalej zweryfikować otrzymane wyniki, przeanalizować te wyniki, generując odpowiednie schematy, wykresy wszystko to, co potrzebne do przeprowadzenia takiej analizy. Dalej możemy dokonać już Bezpośredniego wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcji w oparciu o wybrane przez nas normy, na przykład normy Eurocode, a na końcu możemy stworzyć dokumentację dla naszej policzonej konstrukcji i przekazać ją na przykład do działu wykonawczego. Jak widzicie Państwo, program Robot umożliwia analizowanie wielu typów konstrukcji. Mamy możliwość analizowania ramy przestrzennej. Projektowania powłoki, kratownicy przestrzennej, płyty, projektowania ramy płaskiej to jest ten typ konstrukcji, który będziemy głównie wykorzystywać w naszym kursie. Projektowania rusztu, projektowania kratownicy płaskiej możemy analizować i tworzyć nowe profile. Program Robot ma również budowane pewne generatory, na przykład hali. Po wprowadzeniu kilku parametrów możemy wygenerować geometrię. Hali. Eee, dobrze, tutaj, korzystając już z okazji, chciałbym Państwu pokazać kilka modeli, które miałem okazję w jakiś sposób weryfikować, bądź uczestniczyłem gdzieś tam w, w projektowaniu. Tutaj to jest takie zadaszenie. Konstrukcja przestrzenna oparta na czterech słupach. Kratownice oparte na dwóch belkach stalowych wzdłuż dłuższego boku. Jak widzicie, e, stworzone przypadki obciążeniowe, stworzona kombinatoryka. I wymiarowanie. Sprawdzone oczywiście wyniki statyki, zwymiarowana konstrukcja sangraicznej nośności, sangliczno użytkowania, zaprezentowane wyniki w formie takiej legendy. Możecie Państwo, aby było to czytelniejsze, zaprezentować gdzie i jakie profile zostały zastosowane. Kolejna, no to jak widzicie, wieża widokowa z jakimś tam punktem restauracyjnym na szczycie. Też fajna. Konstrukcja, już troszeczkę inna. Tutaj decydujący e, przypadek obciążenia to oczywiście wiatr. E, no i tak samo stworzone przypadki obciążeniowe, kombinatoryka. No i dokonaliśmy e, wymiarowania e, poszczególnych elementów, dobierając odpowiednie przekroje. No i tutaj jakiś taki e, trzeci przykład, ostatni. Jest to taki zbiornik żelbetowy z kopułą. Elementy świadomie. Liczone oddzielnie, skopuły, reakcje przekazywane na tutaj taką belkę obwodową, taki pierścień obwodowy, konstrukcja wykonana z paneli, konstrukcja żelbetowa na podłożu sprężystym. Także jak widzicie, macie Państwo tutaj możliwość analizowania bardzo wielu typów konstrukcji. Program robot, tak, tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o konstrukcję, którą chcecie Państwo analizować. Jest kwestia podejścia, w jaki sposób chcecie to zrobić. Także to tyle w słowem takiego wprowadzenia. Zapraszam do kolejnych lekcji.